Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze, mówiąc dzisiaj o tej ustawie i o tej kwocie 1 800 000 000 zł jako podatku, przywołuję na pamięć epizod z tamtej kadencji, kiedy to minister Skarbu Państwa chwalił się, że sprzedał duży pakiet akcji o 100 zł. Nie było to dawno, to było rok temu. Analitycy wyliczyli, że Skarb Państwa wtedy stracił około 2 miliardów złotych. I my dzisiaj o te 2 miliardy walczymy. Nie jednorazowo. To do czego ta polityka tego rządu zmierza? To pytanie w tamtym przypadku. Komu państwo dało zarobić, jeżeli analitycy tak ocenili to? Panie ministrze, my chyba wszyscy siedzący tutaj na tej sali mówimy tak, oczywiście, wszyscy mają prawo, wszyscy Polacy do jakiegoś podatku od kopalin, od tego bogactwa. Ale czy kopaliny powinny być tak wysoko opodatkowane? Jaki to algorytm zdecydował, że to jest właśnie taka kwota? Czy takiej kwoty 1 800 000 000 zł nie trzeba było do budżetu w tym roku ekstra? Panie ministrze, pytanie następne. Czy w Polsce jedyną kopaliną to jest tylko miedź i srebro? Nie ma innych kopalin? A dlaczego to jednostkowo przygotowuje się taką właśnie ustawę? Po to, żeby wyciągnąć już to, co już pozostało w tej firmie. Drodzy państwo, ja nie jestem z tamtych stron, ale byłem w tym Zagłębiu Lubińskim jakiś rok temu i patrzyłem. Ta firma dzieli się ze samorządami, to widać. To jest też, drodzy państwo, Polska, bo tu ktoś powiedział, tak, to jest też Polska. I to widać w tamtym rejonie, że jest mecenas i ktoś, kto wspomaga te samorządy. Dziękuję.